Istota projektowania haftów w dużym uproszczeniu polega na obrysowywaniu obiektów. Pierwszym etapem w procesie projektowania jest zawsze wyświetlenie podkładu na ekranie komputera. Podkład może być grafiką bitmapową albo grafiką wektorową. Natomiast sam proces obrysowywania obiektów może być albo automatyczny, albo ręczny. Najczęściej robimy to ręcznie. Ja może teraz szybko pokażę na przykładzie, jak ręcznie obrysowywuje się obiekty. Na ekranie widzimy bitmapę. Wybieramy narzędzie do obrysowywania. Tych narzędzi jest cała masa. Staramy się dobrać takie narzędzie, które najbardziej odpowiada charakterowi obiektu. W tym przypadku wybieram to narzędzie. I teraz żmudnie klikając obrysowywuję obiekt.